Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Halowe Mistrzostwa Europy. Dzień trzeci, już trudno zliczyć, bo to trochę tych dni za nami, ale cały czas są oczywiście w naszym towarzystwie Małgorzata Chałup-Kowalik. Dzień dobry, Gosiu, dzień jeszcze dobry. Raz Marek Plawgo, prosto ze stanowiska komentatorskiego pojawił się tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. No to najpierw pytanie, słuchajcie, bo to tak jak wspomniałem, już kolejny dzień, jesteśmy za półmetkiem, Małgorzata Chałup-Kowalik, Marek Plawgo, pracują tutaj właściwie codziennie rano i wieczorem, jak forma, Gosiu? Dzisiaj muszę przyznać, że wstać było bardzo ciężko, więc sami jak tutaj siedzieliśmy, no to oczy były mocno sklejone, dlatego jak sprinterzy powiedzieli, że nie mogli się obudzić, pobudzić, no jednak do sprintu to jest niezbędne, to my ich doskonale tutaj rozumieliśmy, bo potrzebowaliśmy naprawdę litra kawy, żeby trochę to oko otworzyć, te 2 godziny rano no robią różnicę. Marek, kawa potrzebna? No ja wstałem rano, bo rzeczywiście ciężko wstać, ale później sobie pomyślałem, że wielobojiści są przynajmniej już od 2 godzin na nogach, więc mówię, nie mogę marudzić, oni mają gorzej, więc rzeźko wstałem i pojawiłem się tu w hali. Ale Marek nie robił makijażu, nie czesał włos. Ale wolałbym jednak potrenować, zrobić coś dla siebie, a nie wstawać tak wcześnie. Rzeczywiście te poranne sesje są tutaj trudne, zwłaszcza, że te wieczorne kończymy grubo po 22 wieczorem, więc ten dzień pracy jest stosunkowo długi dla nas. Pracujemy cały czas, bo to jest przyjemność pracować przy okazji takich mistrzostw. Prosimy o komentarze, pytania. Proszę, Gosiu, jest pierwszy komentarz. Wychowany na blokach pisze, pani Małgorzata zawsze ładnie wygląda. Ojej, dziękuję bardzo. Potwierdzam. Staram się, tutaj jest gratka dla kibiców, każda sesja to jest inny ubiór. Dałam radę wszystko zapakować. Tak. Bez nadbagażu się nawet tak dałam udało. Tak, ale jak się nosi eski, no to jest łatwiej zapakować wszystkie kreacje. No i niech tak będzie. Niech tak będzie cały czas. Jest także ankieta na tutaj naszym czacie YouTube'owym. Czy Anna Kiełbasińska pobiegnie po złoto? Takie pytanie pewnie podchwytliwe, mające z jednej strony no, lepsze byłoby pewnie zmotywować o srebro, bo to jest takie moim zdaniem jednak bardziej prawdopodobne, bo jednak pokonać rekordzistkę świata, dziewczynę, która ten rekord nie zrobiła 5 czy 10 lat temu, tylko tak naprawdę 1,5 tygodnia temu, więc wiadomo, że jest w formie. No to będzie tutaj bardzo ciężko. Nawet jeżeli Marek jest tak jak tutaj cytowała zresztą Gosia Laurenta Mevliego, trenera Holenderek, że to jest bieganie turniejowe i kolejnego rekordu świata nie będzie, to raczej to złoto wpadnie. No z takimi rezerwami, no jeżeli się biega 49 z okrasą, no to 50,5. Myślę, że spokojnie wystarczy na to, żeby tutaj wygrać. To jest sekunda zapasu, no to dla niej będzie pewnie tylko formalność.
raczej żadna z rywalek nie będzie w stanie jej zaszkodzić, bo to, co robi Femke, w jaki sposób wyprzedza, ona tak właściwie potrzebuje kilku kroków, żeby zniwelować różnicę albo wygenerować ją, uciekając pozostałym rywalkom. Nie, tutaj raczej nie spodziewam się niespodzianki. Femke to jest klasą samą w sobie, ona tutaj będzie stanowiła absolutną siłę tej konkurencji i tak właściwie sama będzie rozgrywała własne zawody. Ciekawsze będzie za to, co się dzieje za jej plecami, bo tak jak powiedziała Gosia, tam rzeczywiście Ania może powalczyć o srebrny medal. Łatwo nie będzie, losowanie tych torów nie przebiegło może pomyślnie dla nas i dla Ani, ale wszystko jest możliwe. Bieganie turniejowe właśnie to jest to, im ktoś więcej stracił sił w eliminacjach i półfinale, zwłaszcza, że to było w jeden dzień i nie zdążył się zregenerować na dzisiaj, no to będzie miał mniejsze szanse, a kto się szybciej zregenerował, zobaczymy. To wszystko też kwestia tego, jakie były treningi jeszcze w ostatnim czasie wykonywane. Właśnie, przy tej okazji chciałem jeszcze raz tutaj, Gosiu, żebyś wróciła do sprawy tych torów, bo myślę, że to warto przypominać, warto wspominać, mówić o tym, jaka jest różnica między torami, jakie to ma znaczenie, szczególnie w hali. Tak naprawdę piąty i szósty tor, no ale zdecydowanie no, szósty jest najbardziej uprzywilejowany, bo tak naprawdę dostajemy dwa zbiegi za darmo, więc możemy się napędzić i dlatego każdy zawodnik marzy o tym, żeby w tym biegu finałowym taki zbieg dostać za darmo. Jest łatwiej zamknąć resztę rywalek przy zejściu do bandy. No i tutaj zdecydowanie właśnie dlatego Like Klaver będzie miała ułatwione zadanie, żeby z szóstego toru zamknąć Anię, która będzie na tym torze trzecim. No Ania z tego toru trzeciego nie będzie miała jakiegoś takiego mocnego zbiegu, więc nie będzie mogła jakoś mocno się napędzić. Więc... Ale nie tak za darmo, bo to trzeba zapłacić jedną górkę, że trzeba jednak się tam wspiąć. Jedna górka za dwa razy tak, górki. Czyli dobra stopa zwrotu za buy one, get two free, więc jest dobrze. Na język finansowy to Marek szybko przetłumaczył. Zobaczcie, jaki sport jest przewrotny. Ania biegła z trzeciego toru w finale Mistrzostw Polski i rozmawiałem z nią po tym biegu, ona mówiła, a może to się jeszcze przyda, a może to będzie taka lekcja, takie przetarcie na tym torze. No i proszę, i będzie przetarcie przed finałem Mistrzostw Świata. Tak, spływają pytania dotyczące, tutaj widziałem, płotkarzy. Czy jest szansa na medal w płotkach panów? Świetnie ogląda się Jakuba Szymańskiego. Katka o to pyta. Zgadzamy się co do tego, że Jakuba Szymańskiego ogląda się świetnie. Co do szans na medale, no to chyba... Ja uważam, że szansę ma. Ja cały czas z tyłu głowy miałam Pascala z Francji, ponieważ no, on niby nie był w jakichś rewelacyjnych dyspozycjach, natomiast zawsze to nazwisko, jeśli pojawia się na listach, to trzeba się z nim liczyć. A tutaj odpadł w tych eliminacjach, więc to też jest jakaś ciekawostka dla nas. I Jakub sam powiedział, że dzisiaj ten bieg potraktował tylko tak, żeby przejść dalej, a te biegi najważniejsze mają się rozegrać jutro. On też biega totalnie bez kompleksów, z luźną głową, wie, że niczego nie musi, tylko chce. Więc czy finał też dzisiaj? Płotków? Nie, jutro. No to chciałbym teraz być o to mądrzejszy, będziemy sobie przeglądać te nasze kartki. Ale na 99% jutro jest półfinał i finał. Nie. Tak. Tam chyba tylko 60 metrów ma taki niecodzienny układ. Trzy biegi. Płotki prawdopodobnie. Tak, oczywiście, bo myślałem o sprincie, tak, masz rację. Także jutro będą dwa biegi. Dzisiaj były takie bardziej takie przetarcie jakby przed jutrzejszymi biegami. Więc no oni są nauczeni biegać dwóch biegów, więc to nie będzie takie zaskoczenie jak na przykład u sprinterów, którzy mają trzy biegi jednego dnia i to już jest taka dosyć ciekawa sytuacja. Nauczeni i lubią, bo przede wszystkim tam chodzi o pewną powtarzalność. Jeżeli biegamy w eliminacjach, no to już czujemy ten obiekt i możemy go powtarzać. Ja powtarzałem, że Jakub Szymański jest czarnym koniem, ma szansę na medal. Jedyne, co mogło zmienić moje zdanie, to postawa w eliminacjach. Jesteśmy już po i mogę powiedzieć, że nie. Mojego zdania nie zmieniam, mało tego, podtrzymuję jeszcze pewniej, bo mamy oczywiście dwóch takich... Może poza zasięgiem, może nie, bo to jednak są płotki, każdy może popełnić błąd. Jest Jason Joseph ze Szwajcarii, jest Enrique Llopis, którzy swoje 7,60 pobiegli właściwie, nie powiem, że truchtając, ale... Bezkosztowo. Ale bezkosztowo, zdecydowanie tak, jak wracamy znowu do finansów. Natomiast Jakub Szymański, on jest w takiej formie, że jak któryś z tych faworytów pełni jakiś błąd, Jakub już tam będzie.
a faworyci popełniają błędy. Pewnie wielu kibiców pamięta to, co działo się w Eugene w rywalizacji płotkarzy, kiedy albo dyskwalifikacje, albo jakieś potknięcia sprawiły, kontuzje, że... No nie, otóż to, tam wydarzyło się dużo. Damian Szykier był ostatecznie czwarty, co można uznać za sukces tego zawodnika, chociaż wiemy, że on tego czwartego miejsca za bardzo nie lubi. Ja bym zwrócił uwagę na Damiana, bo on po tym, co on zrobił, to spodziewałem się, że będzie miał 8-10, 8-20, a on i tak uratował granicę 8 sekund z takim upadkiem i tym, co on zrobił, więc był tu przygotowany. Ten bieg po prostu mu nie wyszedł. Tu jest pytanie właśnie, to możesz, Marek, od razu tę kwestię rozwinąć. Patryk Rymarczyk pyta też holenderskie sprinterki, do tego jeszcze pewnie wrócimy, ale co dzieje się z Damianem Szykierem? Spala się teraz na każdej imprezie ostatnio, taka sama sytuacja była i teraz. No tutaj jest nieco bardziej złożona kwestia, mówiliśmy o tym przy okazji w studiu, że Damian Szykier ma taki troszeczkę okres przejściowy w swoim życiu. Jest, to nie jest spalanie, to jest tak, że jeżeli jesteśmy przygotowani na 80%, bo nie mogliśmy z jakiegoś powodu wykonać treningu, to zaczynamy kombinować, chcemy to nadrobić, chcemy zaryzykować, chcemy trochę inaczej pójść, gdzieś tam skrócić sobie tą drogę. Sport pokazuje, że tej drogi na skróty nie ma i przez to właśnie Damian ma bardzo nierówne starty. On szukał tej stabilności w tym roku. Miał bardzo szybkie biegi, ale też miał bardzo dużo takich biegów, w których mu to nie wychodziło. No nie wychodziło nie dlatego, że tam jest coś nie tak z głową. On jest naprawdę wojownikiem i pokazywał w sezonie letnim, gdzie był przygotowany, gdzie polował na rekord Polski Artura Nogi i zawsze mu brakowało 2-3, 2 setne. Stabilność, jaką wykazał w ubiegłym sezonie, pokazuje, że tam mentalnie to jest naprawdę mocny wojownik. Natomiast jeżeli jest nieprzygotowany, jeżeli coś zakłóciło jego przygotowania, no to najzwyczajniej w świecie no nie można tego pokazać. Płotki są loterią i tam można rzeczywiście próbować nagiąć pewne fizykę, zasady. Gdzieś tam może spróbować pójść. No ale niestety. A propos nagięć, to Weronika Nagięć dzisiaj. Ładne przejście, ładne szybkie przejście, tak jest. I to jest sukces z pewnością tej młodej płotkarki. Miałem okazję z nią chwilę porozmawiać po wywiadzie przed kamerą i ona powiedziała, że to, iż jest taka konkurencja w kraju, to samo zresztą co u płotkarzy, że jest Pia Skrzyszowska, to ją niesamowicie motywuje i napędza. Ona mówi, do momentu, gdy nie stanęła na jednej bieżni z Piją Skrzyszowską i jeszcze kilkoma innymi czołowymi płotkarkami w Łodzi, to mówi, było to 8-18, tam 8-kilkanaście, a tam proszę bardzo, 8-08 przyjechała na Mistrzostwa Europy, 8-09. Gosia o tym pewnie opowie, bo tam ta rywalizacja była przez tyle lat, przez dekadę na takim poziomie, że zaraz pewnie sama opowie, w jaki sposób je to nakręcało. No tak, właśnie, jeśli jest jeden zawodnik na takim wysokim poziomie, to ciężko się zmobilizować na takim swoim podwórku, a jednak jak cały czas się nakręca, że możemy wypaść z tej czołówki, z tej czołowej jedynki, dwójki, nawet trójki, to cały czas chcemy więcej, robimy jeszcze więcej i to jest bardzo ciekawe, to właśnie było i u nas, ale myślę, że to też troszkę widać teraz też u Holenderek, które biegają 400 metrów, więc bardzo się cieszymy, że Weronikę motywuje coś takiego, a nie paraliżuje spotkanie lepszych od siebie, tylko ją motywuje i poprawia swoją życiówkę o 1/10, bo to na płotkach jest bardzo dużo, więc co będzie, jakie będzie się pojawiała i złapie jeszcze więcej doświadczenia, to myślę, że to będzie płotkarka, która jeszcze przyniesie nam wiele radości. No, zrobi nam się ciekawie na płotkach, biorąc pod uwagę to, że jest Pia, że jest Klaudia Siciarz, że Karolina Kołeczek swojego ostatniego słowa nie powiedziała. Teraz tak, wychowany na blokach, to ten, który Ciebie komplementował. Informacja, bo pytasz się, gdzie można oglądać, bo nie masz dostępu do TVP Sport. Na stronie naszej, w aplikacji tvpsport.pl, to wszystko jest do obejrzenia. Nawet jeżeli jesteś za granicą, to pewnie też można jakoś do tego dotrzeć, więc polecamy. Pokazujemy wszystkie właściwie starty od samego rana do późnej nocy. Szukam kolejnych pytań. Janek Luk, co sądzicie o formie Piotra Liska? Pojechał na mistrzostwa bardziej, żeby skoczyć i trochę się pobawić, czy traktuje to na poważnie? No na pewno traktuje na poważnie. To jest Piotr Lisek, no gdyby to był ktokolwiek inny i mówi, kurczę, będę miał bluzę kadrową, będę miał orła na piersi, przyjadę i super, jestem w kadrze, mama, tata będą mnie oglądali, to tak, ale to jest Piotr Lisek. Piotr Lisek jakby tu rozłożył wszystkie medale, to by ten stolik się ugiął. Więc on jak jedzie na mistrzostwa, to wie, że jedzie po coś, nie po to, żeby odpadać. Natomiast Tyczka jest konkurencją techniczną, której jest wiele czynników wpływających na to, czy ten skok ostatecznie się udaje, czy nie. Sam Piotr w wywiadzie powiedział i właściwie chyba rozwiał wszelkie wątpliwości. Eksperymentuje z twardszą tyczką, próbuje ją złapać, próbuje się nauczyć na niej skakać, próbuje się do niej przekonać w tym sezonie w obecnej formie po to, żeby w konkursie, kiedy wszystko już będzie naprawdę na
tip-top i będą najważniejsze skoki w jego halowym sezonie, wszystko zagrało. Wykorzystał sobie ten moment, poeksperymentował w momencie, kiedy zobaczył, że no tak właściwie ta kwalifikacja jest pewna. Tam nic złego się dzisiaj nie wydarzyło. No ja jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj Piotrek Lisek. popularny Lisek. Tak, popularny Lisek przyszedł do nas jeszcze przed samym konkursem na dosłownie dwa zdania i ja przyznam, że dawno nie widziałam Piotrka z takim lekkim stresem, ale też widać było, że mocno skoncentrowanego. To nie był taki Piotrek Lisek żartowniś, oczywiście był uśmiechnięty, ale widać jednak było w oczach i w całej tej jego postawie, że był mocno skupiony na tym, co ma się zaraz wydarzyć, więc zdecydowanie on tutaj nie przyjechał dla zabawy, bo myślę, że jakby chciał się pobawić, to pojechałby gdzieś indziej, a nie na halowe Mistrzostwa Europy. Absolutnie tak. Flying Fox, w końcu tak oni mówią w halach i na stadionach całego świata, może nie jest w najwyższej formie, nie mamy co się tutaj kryć i czarować, natomiast wiemy, że on jeszcze wróci do tej formy. W końcu jest na takiej krzywej wznoszącej w tym sezonie, 5,72 było ostatnio przed Mistrzostwami Europy, więc może tutaj wyskoczy jeszcze. Marek, do Ciebie pytanie od pana Krzysztofa Frydrycha. Marku, jak po wczorajszych emocjach, zarówno dotyczących startu Ady, jak i Ewy? No ja dzisiaj, jak wstawałem i otwierałem oko, to pierwsze mówię, boję się odezwać, bo zaraz się okaże, że będę musiał dzwonić do Jarka i powiedzieć, Jarku, ja się przepraszam, ale dzisiaj nie mogę z Tobą komentować. Całe szczęście głos się zatrzymał. Ja też wstrzemięźliwie kibicowałem, ale jednak przy tych emocjach nie można było nie krzyknąć Ada, dajesz, teraz idziesz po swoje. Więc tak, emocje wielkie, no wielka chwila polskiego sportu. Wczoraj jeszcze miałem okazję rozmawiać przez chwilę z przedstawicielami sponsorów Polskiej Związku Lekkiej Atletyki, z prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, z ministrem sportu. Oni wszyscy byli naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co dokonała wczoraj Adrianna Sułek. A dodatkowo no, Ewa Swoboda dorzuciła drugie srebro, ale co najważniejsze, widzieliśmy z Sebastianem Ewę po biegu, gdzie już była przy kontroli dopingowej, podpisywała tam stosowne dokumenty. Ona była szczęśliwa i taka spełniona, taka radosna. Tam po prostu widać, że wróciła u niej taka wielka radość do tego, co robi. A to jest chyba największa siła napędowa, no bo jeżeli nie mamy radości i przyjemności z wykonywanego zawodu, najzwyczajniej w świecie, jak to mówią, z niewolnika nie zrobisz robotnika. I tutaj Ewa jest na dobrej drodze, żeby z taką radością rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. Tak, jeszcze jeden komentarz, Flix Sport. Pytanie do pani Małgosi, która ładnie wygląda i buziaki są przesyłane do pani Małgosi. Tu było pytanie o Piotra Liska, na to pytanie już odpowiedzieliśmy, natomiast ja chciałem wrócić do tego wątku, który wywołałem wcześniej. Patryk Rymarczyk, bo to jest ciekawe pytanie. Czy uważacie, że holenderskie biegaczki mogą za parę lat zdominować lekką atletykę? Czy można powiedzieć, że dziewczyna, która zrobiła rekord świata, to już zdominowała? Już nie jest za parę lat, to jest coś dwa tygodnie temu. Ale no, jeśli chodzi o 400 metrów, no to w Europie na razie no, trzeba powiedzieć, że dziewczyny no, zaczęły dominować. Bynajmniej tutaj na hali no, biegają rewelacyjnie. No, w zeszłym roku i w Monachium, i w Eugene no, pokazywały się naprawdę z jak najlepszej strony. Jeśli chodzi o sprint, jest dobrze, ale gdzie jest Dafne Szypers, której ostatnio w ogóle nie widzieliśmy. Z tego co wiem, borykała się z problemami zdrowotnymi, więc jeśli może mamy mówić o całym sprincie, no to trzeba mówić też o wszystkich, ale no, jeśli mówimy o dziewczynach, które biegają 400, no Likę też biega 200, Femkę też w tym roku biegła 200 z fenomenalnym wynikiem, więc no, one już teraz no, dominują w Europie, ale spokojnie, Polki cały czas są jeszcze na topie. To jest pytanie tylko, kogo dominują, przecież na świecie jest Sherika Jackson na 200 metrów, jest Shwayne Miller-Ulbo, jest Sydney McLaughlin, która w tym roku chce się przymierzyć do 400 metrów. No, z takimi nazwiskami zdominować Holenderkom świat będzie trudno, ale one już postawiły jasny znak, one już świecą, także za oceanem te wyniki są doskonale widoczne i podziwiane, więc myślę, że to chyba o to chodzi. Nie też, żeby ktoś zdominował, ale żeby ta rywalizacja była właśnie na takim poziomie. Na pewno generalnie holenderska lekkoatletyka przeżywa dobry czas, chociaż dzisiaj Menno Flon, ich faworyt w skoku o tyczce, odpada w eliminacjach, więc to też różnie bywa. To nie jest tak, że jeszcze to jest jakaś potęga lekkoatletyczna. Myślę, że my akurat możemy być spokojni, żadnych kompleksów przed Holendrami, tak globalnie patrząc na lekkoatletykę, czuć nie musimy. No nie, ale trochę im zazdrościmy obecnej formy.
No dobrze, okej, tam troszeczkę, ale bez przesady też. Z lata oni zazdrościli nam, więc my dajemy tak, im ten rok, żeby pocieszyli się, bo my w przyszłym roku wracamy w roku igrzysk ze wzmocnioną siłą. Teraz odpoczywamy. Jakakolwiek dominacja by nie była, dominacja działa na zasadzie wahadła. Ona przychodzi i odchodzi. Także mieliśmy przez chwilę chwały w niektórych konkurencjach. Teraz ktoś nas przejął, ale zaczynamy dominować i pokazywać się z dobrej strony w innych konkurencjach. No tak bywa w lekkiej atletyce. Jest tyle tych możliwości, żeby pokazać się światu z najlepszej strony, że zawsze gdzieś tam brylujemy. No, teraz my dominujemy w młocie na przykład, którego nie ma na hali. I w chodzie. Otóż to. I w Płotkach także jest całkiem nieźle. Gdyby była tutaj Pia Skrzyszowska, to pewnie walczylibyśmy o dwa medale w Płotkach i tych męskich i żeńskich. Pytanie o to, jak wygląda harmonogram startów Polaków. Zaglądajcie na naszą stronę, tam jest wszystko szczegółowo opisane. My tak też jak z karabinu tymi terminami nie strzelamy, natomiast dzisiaj no po prostu trzeba oglądać całą tę sesję popołudniową, bo Ania Kiełbasińska o tym powiedzieliśmy. Mateusz Borkowski pobiegnie w finale na 800 metrów. I nasi sprinterzy, co tu dużo mówić, no. Sofia, tak, no. No ja czekałem, proszę, mi zostawiłeś, żeby proszę, 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 wywołałem, tak, wyrywasz się do tablicy. Ja nie zapominam, pisałam właśnie z Sofią, że widziałam, że jest super przygotowana, ja zawsze z niecierpliwością czekam na to, jak ona pięknie finiszuje, taka cała napięta, z tą taką kręcącą głową, taka zadowolona, ja właśnie na to czekam z niecierpliwością, że to właśnie będzie dzisiaj z tym uśmiechem wbiegnie na metę. Ma już takie doświadczenie, tak jak troszeczkę nomen omen stary lis się Sofia Marek wypowiada, gdy powiedziała, nie przyjechałam tutaj, żeby gdzieś tam się grzać na tyłach. No tak, forma jest nie tylko na bieżni, ale też w tym, co mówi i jak mówi. Tutaj jest zdecydowana, jest poprawa i sama mówi, że już jest starszą i doświadczoną zawodniczką i teraz chyba czas, żeby tego doświadczenia zacząć korzystać. No warunki do tego, żeby zaistnieć po raz pierwszy na pierwszym stopniu podium na takiej imprezie są dość korzystne. Gdybym miał oceniać największą rywalkę Lore Miur, która przez lata była poza zasięgiem. Ona była po prostu tytanem, do którego można było spoglądać tylko u podnóża gór, na której ona stoi w szczycie. Więc myślę, że tak, jak oglądamy w eliminacjach, no to ona trochę słabo wyglądała. Nie miała takiego przyspieszenia, nie miała tej takiej determinacji i tego takiego błysku, takiego luzu, którym wcześniej pokonywała te metry. Czy to była tylko taka przygrywka, taka spokojna, bo nie chciała się stać siłami? Zobaczymy. W finale bieg jest od nowa, a myślę, że apetyt Sofii jest na tyle wyostrzony, że ona wstając dzisiaj rano, jak ja mówię, że inni mają gorzej, to ona mówi, wstała dzisiaj rano, dzisiaj jest mój dzień. I oby tak było. Oby tak było. Powoli będziemy kończyli, bo już za 3-4 minuty dekoracja z udziałem Ewy Swobody w TVP Sport na żywo, więc od razu przełączcie się z YouTube'a tak, na TVP Sport albo na tvpsport.pl. Marek pobiegnie to komentować, ale skoro ten sprint wywołałem, to dzisiaj jeszcze sprinterzy w akcji. Jakub Lempach, Dominik Kopeć. Dominik Kopeć z czasem jednym z najlepszych w Europie i to nie jest tylko pusty wynik na papierze. My liczymy, że ten wynik albo wyrówna, albo poprawi i to może być zaskoczenie. Fajny charakter, fajny chłopak taki, który super. Bez kompleksów podchodzi. Tak, no, znaczy, ja nie pamiętam, kiedy mieliśmy sprintera, który powiedziałby, no tak, taki był plan, miałem wejść sobie tam w tej trójce czy czwórce, jak tam miał w kwalifikacjach i zrobił to z takim luzem i takim spokojem, że pod pełną kontrolę. Zwykle sprinterzy na poziomie naszych sztafet, którzy walczą rzeczywiście w sztafecie o medale, indywidualnie, gdy stawali do rywalizacji, drżeli o to, żeby po prostu załapać się do rundy dalej. A tutaj przychodzi Dominik Kopeć i po prostu jakby z innej planety względem pozostałych sprinterów i tak, miałem taki plan, spokojnie, nie musiałem się spinać, czułem wszystko dookoła, kontrolowałem, więc czapki z głów, z takim spokojem wchodząc do kolejnych rund, mając jeszcze pod nogą trochę zapasu, ale przede wszystkim mając za sobą doskonały sezon tych równych biegów, które miał do tej pory. Cztery biegi poniżej 6,60 albo równe 6,60. Mega stabilnie. Zawsze w finalach biegał jeszcze lepiej niż w poprzednich rundach, więc jest doskonale przygotowany. Marek, jesteś zwolniony, wracaj na stanowisko komentatorskie. Dziękujemy Ci za uwagę. Gosiu, Tobie także. Dziękuję. Ponieważ słuchajcie, w TVP Sport na podium wkracza Ewa Swoboda. Także my mówimy do zobaczenia. Oglądajcie Ewę na podium, ściskajcie kciuki za biało-czerwonych. Dzisiaj tych startów nie brakuje, także jeszcze raz przypomnę, warto sprawdzać na naszej stronie, jak ten harmonogram występów i nie tylko występów Polaków wygląda. Do zobaczenia! Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie.